No cześć wam wszystkim. 4:21. Ja wstałem o 3:30. Tachograf już uruchomiony. Wszystko odpalone. Kawa zrobiona. Łóżko pościelone. Można jechać. I teraz tak, powiem wam szczerze, że z tego poziomu, tego parkingu wyjeżdżam pierwszy raz. Wiem, że tu przede mną to jest druga w ogóle dwukierunkowa. Także zobaczymy, jak tu się wyjedzie. Ja powiem wam, że ten parking Eisenach, jak się go nie pozna, tam jest dosyć ciasno, żeby mu lusterka nie ściągnął. Kuźwa, powiem wam, że przez... O, a tutaj krzaczory. Powiem wam, że przez to, że tam te naszepy są czarne, no to nie widać, co się dzieje tak naprawdę. Dobra, tu podniosę sobie na chwilę. O, tutaj kolega z firmy tym białym manem jeszcze stoi. Wczoraj też podjechał. To podjechałem, to jeszcze stał. No zobaczymy, jedziemy tutaj. Zobaczymy, jak się tutaj wyjeżdża, bo powiem wam szczerze, że tak na niucha jadę trochę, żeby stąd wyjechać. Musimy wjechać na pewno na górę. Spójrzcie, ile tu jest miejsca. O, tutaj w prawo, bo tam widzę już znaki stoją jakieś. Wiem, że tu można wyjechać i w jedną stronę autostrady, i w drugą stronę autostrady można pojechać. Potężny parking. Dobra, my się musimy kierować na Frankfurt nad Menem. O, tu jest jeszcze kumpel. Na Frankfurt nad Menem. Czyli tutaj. O. No dobra. No chyba nam się udało. I teraz tak, prosto jakbym pojechał, to bym się wrócił. Erfurt, widzicie? A w prawo Frankfurt nad Menem. I tu trzeba bardzo uważać, żeby kuźwa nie dać ciała i nie pojechać w drugą stronę autostrady. Ojko, ojko. Także tutaj wjedziemy sobie na górę, na ten parking, gdzie wczoraj, obok którego przejeżdżaliśmy. Tutaj widzicie po prawej stronie ten parking. O, oj, kawa, żeby się nie wylała. Tu jest ten parking, gdzie wjechał ten kierowca i tak pojechał troszeczkę pod prąd, co mówiłem, nie? I też jest cały pusty. Oj, dobrze mi się spało, nastawiłem sobie Webasto na 22 stopnie. Powiem wam, naprawdę był komfort taki termiczny, jeżeli chodzi o spanie. Nie czułem, że jest za gorąco, nie czułem, że jest zimno. Po prostu była taka idealna temperatura i całą noc to Webasto mi sobie chodziło. Muszę w ogóle wymienić kołdrę na już cieplejszą, bo tutaj miałem taką, no może to nie był koc, to nie jest koc, ale bardzo cieniutką kołderkę na lato. Ale już jest chłodne są noce, tak naprawdę teraz jest 14 stopni, no ale w nocy mogło być, było na pewno chłodniej. A, prosto pojedziemy, tu też można było w lewo pojechać, ale... No, a my byliśmy tam w dole, za tymi krzaczorami. Także spójrzcie, ile czasu wyjeżdża się nieraz z parkingu, dlatego tak jak kiedyś to wspomniałem, nie ma co się dziwić, o i teraz tutaj w lewo trzeba pojechać, bo jakbym pojechał prosto, to znowuż bym zjechał na parking na dół. O, a tutaj po znakach, po znakach. Co chciałem powiedzieć? Dlatego niektórzy kierowcy, jak zatrzymują się na parkingach,
to nie wjeżdżają gdzieś tam w rajki, nie zagłębiają się w te parkingi, tylko stają zaraz przy stacjach benzynowych. Po pierwsze, że jest bezpieczniej, a po drugie, przy dystrybutorach, a po drugie, później szybko się wyjeżdża na autostradę, nie tracą czasu. A zobaczcie, ja 5 minut wyjeżdżałem z tego parkingu. 5 minut. A wczoraj powiedziałem, że zostało mi się 13 minut z 10 godzin. A gdyby mi się właśnie zostało na przykład 4 minuty, to mogłoby się okazać, że gdzieś z jakiegoś parkingu wyjeżdżałem 5 minut i właśnie to były te brakujące minuty. Dobra, nic nie widać, oprócz tego, że jest ciemno. Dzisiaj chciałbym pojechać jak najdalej, ale to będzie tak dziwnie trochę, bo jak najdalej to mogę nie dojechać, a troszkę bliżej może nie być parkingu i będę musiał stanąć jeszcze trochę bliżej i to będzie takie trochę dziwne, bo później mi dużo kilometrów zostanie na poniedziałek, a chciałbym, żeby na poniedziałek zostało jak najmniej kilometrów. Dobra, no to co, widzicie, czarna noc w Niemczech, jedziemy w kierunku Frankfurtu nad Menem, później na Sarsbrücken, później na Metz, na Nancy, Dijon, no i w poniedziałek w Lyon. No i tak, wczoraj deszcz, dzisiaj rano mgła i tak naprawdę tu jak się jedzie na Frankfurt są spore górki. O, teraz mgła minęła, bo zjeżdżamy z górki, ale dopiero, powiem wam, czułem się jakbym był gdzieś w Anglii, w Walii, w Szkocji, na mokradłach, na brzosowiskach. W każdym razie naprawdę na Frankfurt jak się jedzie, to są spore górki i ja mimo tego, że mam niewielki ładunek, jeżeli chodzi o tonaż, bo tam jest 3,5 tony, to on pali mi sporo, 22,5 litra, no bo to są właśnie te górki, ale myślę, że tutaj też duże znaczenie miały te korki w Niemczech wczorajsze. Bo to i sporo na nodze jechałem, dlatego że lał deszcz i jechało się na przykład z różną prędkością, nie mogłem na tempomacie dużo jechać. No i spójrzcie, i znowu mgła, to są takie placki mgielne, jakby ktoś chlapnął trochę mgłą, później nie ma mgły, później znowu chlapnął mgłą na jezdnię i to się tak przewija. Już mogłoby się zrobić widno, ale do tego jeszcze troszkę, bo jest za 10:05 rano. No i co, wjechaliśmy do Frankfurtu nad Menem. Po prawej stronie widać pierwsze zabudowania, wieżowce. A jak tylko ta ciężarówka nas wyprzedzi i będzie możliwość pokazania, to tam jest chyba wieża telewizyjna po lewo, no i cały taki Frankfurt, który jest chyba bardziej znany ludziom niż takie zwykłe bloki tutaj, ale no niestety nie mogę na tą chwilę pokazać, bo są krzaczory wzdłuż autostrady, ale będziemy się zbliżali do lotniska we Frankfurcie i to lotnisko będziemy chyba mieli po lewej stronie, o ile się nie mylę teraz, także może się uda nagrać jakiś lądujący samolot albo kołujący, albo startujący, zobaczymy. Czy będzie widać, ale zaraz nad samą autostradą właśnie ląduje samolot. Także o, a tutaj jest Frankfurt. No i tam następny już nad tymi wieżowcami samolot leci, bo już widać malutki i po mojej troszeczkę w prawo następny już będzie lądował. Także ja tutaj kiedyś byłem we Frankfurcie nad Menem na lotnisku. To jest potężne lotnisko, no potężne i tam faktycznie, no to były lata 90. początek, ale samolot to praktycznie co minutę lądował, co minutę startował. To było jak w Łodzi na Piotrkowskiej ruch. Nie wiem jak to teraz wygląda, jeżeli chodzi o te czasy, ale nie wątpię, że ten ruch nie jest wcale mniejszy nawet. O, teraz widać tutaj samolot, jak leci nad autostradą. Prawda? I będzie podchodził do lądowania. Kamera troszeczkę oddala, bo to jest szeroki kąt, ale myślę, że zawsze coś tam
pokażę. Pogoda się zrobiła fajna, dużo fajniejsza niż ta wczoraj, która była. No i mam nadzieję, że z każdym kilometrem, z którym się będę zbliżał do Francji, będzie cieplej. Cieplej i ładniej. Dobra, przejechałem troszeczkę nie tak jak trzeba. Tu się pogubiłem, powiem wam szczerze. Ale... O, dobra, tu mnie puszcza. Ale za chwilę powinniśmy wrócić na, że tak powiem, na swój tor. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie tutaj są już rejony lotniska we Frankfurcie nad Menem. Widać, jakie to jest wielkie. Spójrzcie. Tak, ja powinienem polecieć bardziej lewą stroną, a mnie tu gdzieś odbiło, kurde, nie wiem. Bardziej w prawo. No, ale trudno. Zobaczymy zaraz, gdzie wyjedziemy. Jak to mówią, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Dobra, autostrada numer 3, czyli się tutaj zgadza. Tylko właśnie nie wiem, czy lotniska nie minęliśmy i nie uda mi się nagrać. No trudno, może następnym razem. Zobaczymy. Aczkolwiek było jedno fajne ujęcie, gdzie samolot tak naprawdę, no, wyglądało, jakby miał spaść na autostradę. Był tak niziutko. No, powinniśmy jechać cały czas tą autostradą, która tutaj jest przed nami. A my żeśmy spoczyli na bok. O, a samoloty tam widać nawet na światłach jakiś leci. Także chyba żeśmy minęli, ale zaraz się zobaczy. Aczkolwiek to lotnisko jest tak wielkie, że aż ciężko sobie wyobrazić, jak potężne jest to miejsce. Właśnie lotnisko we Frankfurcie nad Menem. I zbliżamy się teraz do mojej pierwszej dzisiaj pauzy. Parking Waldmoor za 400 metrów. Jest to parking na autostradzie A6 w kierunku Francji. I znajduje się on między Kaiserslautern a Sarsbrücken. Niestety do Sarsbrücken już nie dojadę. Mam 28 minut jazdy, a tam brakuje mi 6 minut. Także muszę stanąć tutaj, zrobić pauzę 45 minut i wtedy pojadę dalej. Dobra, zjeżdżamy. Dobra, i szukamy, gdzie tutaj by stanąć. Może być ciężko, bo to dzisiaj jest sobota i dużo stoi tutaj już na weekenda. Ale ja się tylko za 45 minut, to mogę się przytulić praktycznie wszędzie. O, tutaj skręcę w prawicę. Była służba celna, tam jeszcze widać w lusterku, także musiałem szybko wyłączyć kamerkę, bo to nigdy nie wiadomo, do czego się doczepią. Ale powiem wam, że tu jest lipa zatrzymaniem się na tym parkingu. Naprawdę wielka, wielka lipa. Oni akurat stali na miejscach dla busów, no to już nie ryzykowałem, żeby tam się ustawić koło nich. Ale tutaj widać, przede mną jedzie Polak i tak samo ma problem. On się tu akurat ustawi, zajmie mi miejsce. Kurde, nieładnie, bardzo nieładnie. O, tutaj chłodnia zajęła dwa miejsce, bo postawił sobie chłodnię i ten. No ja tu nie stanę nigdzie. Będę musiał lecieć dalej. Za 25 km mam następny parking, jakiś tam.
Także zobaczę, a jak nie, to stanę na autostradzie. Trudno, tą 45 wykręcę na marginesie gdzieś. Chyba, że jeszcze tutaj gdzieś nic tam nie jedzie. Nie. Nie, no bo wycofać nie ma sensu, żebym tutaj wycofywał, bo tam nie ma gdzie... Nie wcisnę się tutaj nigdzie. Jeszcze zobaczę. No nie. Wszystko zawalone. Trudno. Lecimy dalej. Także gaz do dechy. I następne miejsce. 25 minut mi zostało jazdy. Z 4,5 godziny. To jest mało. A tutaj nie ma za wiele parkingów. No i teraz powiem wam, zobaczę, bo tutaj też jest za chwileczkę jakiś parking, dzikus tak zwany. Tak mi pokazuje w każdym razie nawigacja. I zobaczę, czy tutaj gdzieś będzie można stanąć. Na tą chwilę wiem, że jest zwężka. Cholera jasna, wszystko się chrzani. Jakby tam nie było tych coli, to bym sobie stanął na spokojnie na tych miejscach dla busów i bym sobie stał. A tak przy nich to tak troszeczkę jakbym drażnił się z krokodylem, który ma otwarty pysk. A z uwagi na to, że mam przegięcie na tacho, tamtym kursem, no i teraz jeszcze na dodatek to rozpoczęcie zrobiłem, kurde, nie zrobiłem wpisu manualnego, no to taka lipa jest trochę, żeby gdzieś się z nimi drażnić i im się podstawiać pod sam nos, aczkolwiek najciemniej jest pod latarnią, no ale może będą chcieli zrobić wynik i potem skontrolują sobie tutaj polskiego kierowcę, no i bach, polski kierowca zapłaci mandat, a wcale mu się nie chce płacić mandatu. Kurde, no i co? Nie ma parkingu, następny jest znowu chyba z 15 km, także co, jadę. Ja może pokażę, że za minutę pokażę mi tutaj, że mam koniec czasu, bo jak jest 15 minut, się zbliża do końca czasu, to kwadrans jak zostaje, to wyskakuje informacja, że koniec czasu jazdy. O właśnie, przerwa, że 15 minut mi zostało, a na desce rozdzielczej pokazuje coś takiego. Koniec pracy kierowania za 15 minut. No właśnie. I teraz tak, tutaj okejem mogę sobie to cyknąć. No i co? Ma 15 minut tak naprawdę na znalezienie parkingu. Za 7 minut, za 7 km mam następny parking. Jak nie, to muszę stanąć tutaj na gdzieś na marginesie. W bezpiecznym miejscu, no, na autostradzie nie ma bezpiecznych miejsc jak się stanie, ale jak najszerszym marginesie, nawet na SOS-ie i po prostu wykręcić pauzę. No, jeżeli chodzi o parkingi, to ostatnia moja nadzieja. Jazdy zostało 10 minut i zobaczymy, czy coś tutaj znajdę na tym parkingu. Znaczy muszę gdzieś stanąć, krótka piłka, tu już muszę gdzieś stanąć, bo jak nie, to tylko bym, jak będzie tak bardzo ciasno, to już tylko mi zostanie wyjazd z parkingu i zatrzymanie się na marginesie. Zaraz zobaczymy. Tutaj sobie po prawej stronie stanę. Teraz tutaj niech kierowca odjedzie. Albo nawet tam widzę, chyba są nawet miejsca. No i całe szczęście. Także ten parking mnie uratował. Zobaczcie, nawet rajka jest. Także sobie tutaj stanę. A zostało mi do końca 4,5 godziny jazdy 9 minut. No i niestety, ale to tak nieraz bywa. Że... Oj, ja muszę się jeszcze poustawiać tutaj. No. Są
są znowuż te linie takie wymalowane, wykostkowane, nie wiem jak to nazwać, ciemnymi kostkami, wiecie? I tak naprawdę to jest tak niewyraźne i takie gówniane, że szok. No dobra, to co? 8 minut mi się zostało. Proszę bardzo. I kręcimy pauzę 45 minut. Widzicie? Dobra, a do granicy zostało 18 km do Saarbrücken. I tam już bym nie dofrunął po prostu. Pauza wykręcona. 45, nawet troszkę więcej, bo godzina. I co, jedziemy na Saarbrücken. Po drodze będę mijał się z Adrianem. Adrian powiedział, że ma 100 km do granicy, ale to było 10 minut temu. Także myślę, że za jakieś 50 km będziemy się mijać. Ja 50, on 50. To będzie jakieś ile? 40 minut? No, jakoś tak. Dobra, bo on jedzie w kierunku Niemiec, a ja jadę w kierunku Francji. Granicę mam za 18 km. Także właśnie około 50 km będziemy się mijać. Ej, co? Za 1000 metrów Francja, za 1200 metrów granica z Francją. Ostatni parking teraz będziemy mijać po stronie niemieckiej. Właśnie do niego chciałem dojechać, ale mi się nie udało, bo zabrakło mi czasu. Parking teraz będzie po prawej stronie. Kontrole policji, także ja tutaj postawię kamerę. Zwolnię, bo tu do 50 tu trzeba zwolnić, bo tu wiecie jak to jest. Może być różnie. No i tutaj po prawej stronie jest ten parking. O! A my jedziemy prosto. To jest parking na samej granicy z Francją. Nawet by się było gdzie ustawić, no ale stąd mam 560 km. Także dużo. Jakbym teraz się zatrzymał, to nie zdążyłbym w poniedziałek. I za chwilę po prawej stronie widzicie napis Francja. O, już jesteśmy we Francji. Dobra, tam był jednostka policji. No i jesteśmy teraz już na terenie Francji. Śmigamy dalej. Następną miejscowością jest Metz, na którą się kierujemy. Dojeżdżamy do pierwszych bramek autostradowych we Francji. Przed miejscowością Metz. Pojedziemy sobie na 30. I ciekawe, w którym momencie spotkamy Adriana, który jedzie sprzeciwka. Przed sam nos wjeżdża, kurde, przed sam nos wjeżdżają. Dobra.
Gdzina, prosto! No siema, siema! Tam polu policji nie dzieje na obwodnicy, cisza, spokój. No tutaj tak samo nic się nie działo. Także szerokości, narka. Dobra, no powiedz mi, a taki park, z którego ruchałeś, ile ma tu wyjechane? Wiesz co, musimy się połączyć na ten, na telefon. Ja do ciebie zadzwonię, bo nie słyszę już. No, i takim sposobem się minąłem właśnie z Adrianem, który wracał z Francji. No dobra, dojeżdżamy do miejscowości Metz. Proszę bardzo, tutaj jest tablica informująca o tym. Ja tutaj w Metz kiedyś ładowałem stal, bo tu jest stalownia i tutaj się ładuje stal. I miałem tutaj właśnie kursa i to był jakiś taki kurs, że bardzo szybko wyjechałem, pamiętam, w poniedziałek z bazy i w piątek byłem z powrotem. Gdzieś tutaj coś przywiozłem, załadowałem się niedaleko, chyba nie wiem, nawet czy nie w Belgii, no nie pamiętam, i wróciłem szybciutko. To był najkrótszy mój kurs, 5 dni. Do celu 500 km. No ale wiadomo, dzisiaj nie dojedziemy. Za daleko. Albo inaczej, za mało czasu. Autostrada A31. Zakaz wyprzedzania. No ale wszyscy jadą normalnie, tylko Daihatsu jakieś i chyba tu kobietka jedzie przede mną. Ona jedzie no tak wolno, że już jej na dupie nawet siedziałem. To tak jakby się przestraszyła i trochę wydała gazu. No ale jedzie 84 na godzinę na autostradzie. Bo rozumiem, ten kamper tam z przodu, no dobra, stary jest, bo to widać, i tam sobie to 85 czy 90 jedzie. No ale ta takim malutkim główienkiem, no to mogłaby chociaż to 90 stówką jechać, nie? No to ja ją muszę poganiać dużym samochodem, a nie mogę wyprzedzić, jak się do niej za bardzo zbliżę. No, miejscowość Nancy. Wjeżdżamy, a tak naprawdę będziemy ją mijać. Zobaczcie, jak to wygląda. Wieżowce, a tutaj w ten sposób. Także spora ta miejscowość. Ja wiem, że jest klub piłkarski chyba Nancy. O, w końcu dopadłem tego kampera starego i go tutaj wyprzedzę, bo skończył się zakaz wyprzedzania i mogę sobie pozwolić, żeby wyprzedzić jego i tego, co był za nim. Dwa kampery się po prostu tak grzebały. O, teraz znowu jest zakaz wyprzedzania, ale ja już jestem na tym, to muszę zjechać. Dobra. O, i lecimy teraz pasem dla powolnych pojazdów. I już wyprzedać nie mogę, a przede mną teraz jest znowuż osobówka z przyczepą, która jedzie też wolniej niż ja, bo ja się do niej zbliżam. No ale nic nie poradzę na to, no. Zobaczcie, tutaj jest kocioł obok mnie, zakaz wyprzedzania, także no nie mogę sobie pozwolić, żeby mandat zapłacić. To jest ostatnia sobota wakacji i powiem wam, że jest bardzo dużo jedzie, no to są akurat Holendrzy, ci dwaj, ale bardzo dużo jeździ właśnie aut osobowych z przyczepami kempingowymi i tam z przodu jeszcze też jedna jedzie oraz tych kamperów, a jak jadą osobówki, to bardzo dużo ma właśnie rowery, motocykle, o tak jak ten na lawetach, następna auto z przyczepą. Także no jest ostatnia sobota wakacji, także wracają prawdopodobnie do siebie. Każdy wraca z wakacji i dzisiaj widać naprawdę spory ruch na drogach, jeżeli chodzi o takie turystyczne powroty. Mi zostało jeszcze 100 km. Do Dijon. No i niestety
o, Bentley. I chciałbym dojechać, chciałem dojechać w ogóle do takiego parkingu Kogut, ale Kogut jest 120 km dalej niż Dijon. I jak sobie policzyłem, jak nawet na 10 godzin chciałbym tam jechać, to zabraknie mi 6 minut, żebym doleciał do Koguta. A to się przełoży na to, że w poniedziałek zamiast 120 km do Lyonu będę miał 240 km do Lyonu. No, i to tak jest. Każda minuta tutaj jest ważna, każdego dnia, bo tak jak tutaj widzicie, 6 minut zabraknie i 120 km w plecy. Ja oczywiście między Dijon a Kogutem mógłbym znaleźć jeszcze parking, nie jeden, tylko że no, jest parking Jura, ale ten Jura jest podobno taki, jest ciemnym parkingiem i tam czasami jest niebezpiecznie, także no, nie będę na takim parkingu stawał, tak samo jak są inne takie dzikusy tak zwane, no też nie chcę ryzykować, mało tego, chcę po prostu stać niedzielę na parkingu, gdzie jest prysznic, a nie tylko zatrzymać się na miejscu parkingowym i stać. Chciałbym, żeby jeszcze jakieś warunki były sanitarne. Dlatego cyrkluję zawsze w jakieś takie parkingi fajne. Sprawdzone. No i Dijon jest dużym parkingiem i tak samo Kogut jest fajnym parkingiem, co wcześniej widzieliście. No tylko na Koguta braknie mi 6 minut. No tak to właśnie jest. Fajne auto, ciężarówka, ten tył tej naczepy, on jest wysuwany w moją stronę, tak jakbyśmy, jak pudełko zapałek się wypchnie palcem, to tak samo ta naczepa, tak jakby można było wydłużyć, wyciągnąć. Pierwszy raz coś takiego widzę, ale pomysłowe, powiem Wam, bardzo pomysłowe. No i co, wjeżdżamy na parking Dijon. Także tam wyszło mi, że 240 km będę miał do celu na poniedziałek. Jazdy 3,40, także 50 minut zapasu. Powinno być ok. Ja chyba na tym parkingu Dijon jeszcze nigdy nie stałem. Przyznam się, a jak stałem, to tylko na krótko. Także muszę się tu skupić. Bardzo dokładnie. Dobra, czyli prosto trzeba jechać i tam jest parking dla ciężarówek. Tu po prawej, ale patelnia wielka, zobaczcie. I tutaj jest po lewo. Jeszcze jest tam dalej i tutaj. Ja chyba stanę tutaj naprzeciwko tego, jak to się nazywa? Stacji benzynowej, gdzieś najbliżej. Teraz zobaczymy. No, ja sobie w lewo stanę, pojadę. Chodzi mi o to, żeby nie jechać gdzieś za daleko, wiecie, ale z drugiej strony zastanawiam się właśnie, gdzie, może tutaj? O, tak, ja stanę tutaj, bo tu będę miał fajne miejsce do filmowania w nocy, jak ustawię, albo nie, nie, kurde, jak jest za dużo miejsca, to jest też źle, wiecie, muszę, jak kombinuję, jak koń pod górę i się zastanawia. Gdzie stanąć? Tam jest stacja, no to nie, no to stanę tutaj sobie. Tutaj. No i tu będę miał w miarę blisko do tego. Do sklepu, proszę bardzo. Ale też nie.
się przejedziecie ze mną przez cały parking akurat. Tutaj chciałem stanąć, wyjechać i ustawić się na tej patelni. I zobaczcie, jak tutaj się jedzie, jak to jest ciasno w ogóle. Tam na lusterko zerknijcie. Prawe. Blisko, blisko krawężnika. To samo teraz będzie tutaj. Z tej strony. O, widzicie? I następny łuk. I tutaj też się naczepa będzie zacieśniała. O. Trzeba bardzo uważać na takich krawężnikach, bo naprawdę można zniszczyć sobie oponę, felgę zgnieść. O właśnie. Ja sobie stanę gdzieś tutaj. Właśnie nie wiem, jak tutaj się ustawić, bo chciałbym nakręcić coś fajnie w nocy, jak to wygląda, nie? Ale o, chyba jednak tutaj sobie się wyłamie. O właśnie. I będzie dobrze. Tu Hiszpan stoi obok mnie, to jest gitara. No właśnie, i tak będzie dobrze. Jeszcze troszkę. No. Także co? Zostało mi się 30 minut z czasu pracy na 9 godzin. Czyli 8,5 godziny wyjechałem. Jeszcze dychę mógłbym jechać, ale już nie miałbym gdzie dojechać na jakiś konkretny parking. Także zostaję tutaj na Dijon. Zakończę sobie wszystko. I do celu mi zostało 262 km, czyli 3 godziny 41 minut. No to i to będzie na poniedziałek. Także ja Wam dziękuję. No i co? Weekend to będzie tak zwany timelapse. Właśnie to, co teraz widzicie, a poniedziałek zaczniemy od godziny 4 rano.